Cześć, witam was ponownie w Duke Nukem Forever, zaczynamy chapter Dumbtop. Nie wiem, co czeka nas teraz tak naprawdę, bo wiem, że jest jakaś dziwna wielka wieża, która emanuje jakąś wiązkę światła prosto w górę, albo wiązkę światła z góry jest emanowana prosto w nią. Tak naprawdę nie mam pojęcia i mam nadzieję, że w końcu się dowiem, że w końcu wyjdę z tego gównianego pojazdu i zacznę chodzić, strzelać, zabijać, tak jak to być powinno. Dobra, skoczmy, gdzie mam skoczyć. Oczywiście drogę nam cały czas pokazują strzałki, więc nie da się zabłądzić. Ewentualnie da się spaść, to robię teraz. Ale chyba nam zrobiliśmy sobie małe skróty i tędy będę szybciej na miejscu. Zobaczymy za chwilkę. Okej. Chyba nie. Chyba to była droga ewakuacyjna na wypadek, gdyby się spadło gdzieś tam z góry. No tak, zapomniałem, że to gra liniowa. Tak chamsko liniowa, bo przeciwko liniowości w grach tak naprawdę nie istnieją, żebyście przypadkiem tego w ten sposób nie odbrali. Niektóre gry po prostu muszą być liniowe. Ale nie tak, żeby się to gracze już rzucało po prostu w oczy na każdym kroku. Okej. Tak, tutaj musimy trafić odpowiednio. Co wbrew pozorom nie jest takie super łatwe, tak jak widzicie. Okej, dobra, udało się. Wybuchające kamienie! Więcej wybuchających kamieni, w ogóle one są strzelane w nas przez kogoś czy coś? Nie, tam nie skacz. Dobra, coraz bardziej zbliżamy się tam. Niestety z tym sklepiającym statkiem nie jesteśmy w stanie kompletnie nic zrobić. O, widzicie, jesteśmy na miejscu. No, płyń do góry. Chyba tak się to miało skończyć. Nie wiem, czy mam wejść tutaj po matce na przykład, czy po czymś takim. Może na tą wejdziemy, na tą wysepkę. Stąd się dopiero rozejrzymy, co my możemy zrobić. Nie, chyba się nie da, przykro mi. Tutaj się tylko do niej zbliżam, to zaraz... to zaraz mi zaczyna odpychać. Nie wiem, że na tą mackę wyjdziemy, na tą taką bardziej pochyłą. O, zajebiście. Nie zajebiście, nie da się wyjść. Nie, przykro mi, tutaj się nie wchodzi, być może tutaj. Co za gówniana gra, no. Aha, więc tam też nie mogę popłynąć, to jest jakaś niewidzialna ściana. Dobra, więc będziemy wejść się szukać z innej strony. O, Chryste. Może ja w ogóle nie miałem tutaj spać tym samochodem? Może ja miałem dalej gdzieś pojechać, albo gdzieś indziej wylądować? Chociaż chyba nie, bo tak mi się wydaje, że jak już mi ten statek kosmiczny podstawili, to on właśnie był po to, żeby wybuchnąć mi ładnie i efektownie tuż przed oczkami. O, jest drabina, pięknie. Nie wiem, czy ona była gdzieś wcześniej widoczna, czy ją przytopiłem, ale ewidentnie to jest to, czego musimy użyć. Prezydent. No i co tam? Duke, jestem tutaj. Tutaj. God, co za bieda. I told you not to get involved, Mr. President. We need to leave now. Jak człowiek z taką mordą? Dobra, nieważne.
Nieważne. Nas też to samo spotkało. Wypadł. Odlecisz czy nie odlecisz? Może ja mam odlecieć zamiast ciebie? Dobra. Checkpoint saved. Jakieś amunicje, jakieś bronie, coś takiego dostanę? Nie, nie uświadczę. O, są na śluzie. Eksplozywy na pewno będą potrzebne. I to w ilościach nielimitowanych. Dobra. Co mam za drugą broń? Nie mamy, więc weźmiemy sobie naszego kochanego Reaperka. Czyli moją praktycznie ulubioną broń w całej grze. Nie jest może celny. O, w chuj nie jest celny. Dobra, pistoletem go zabijemy. Tak jak mówiłem. Dobra, spoko. Chcemy RPG-a? Chyba nie chcemy RPG-a, nie? No bo dobra, na chwilkę możemy chcieć. Po prostu pierdolniemy w nich, potem sobie zamienię na pistolecik. Dobra. Właśnie w ten sposób. Tu pewnie już nam nic nie wyjdzie. Bo skoro oni przeszli, to przecież na to by sobie nikogo nie podpuścili. Dobra, padło. Dobra. Dobra. Ty siedzisz, ty co ty robisz? Tu coś jest, nie? Dobra. Oddaję amunicję. Masz jakiś pistolet albo coś? Bo ja bym chciał w pistolecie go uzupełnić. On jest... O, dobrze. Takie rzeczy lubię. Ciekawe mnie, dlaczego daje mi tak dużo tej amunicji, skoro wcale nie jest trudno. O ty chuj. Eksplozywy te trzeba na pewno. Nie, to nie są eksplozywy. Eksplozywy są pod... Inaczej, jeszcze raz. Dobra, sorry chłopaki. Wyszło jak wyszło. Podnieś jeszcze raz amunicję. Jeszcze jeden. O, okej. Wow. Dobra. Dobra, tego się nie spodziewałem. Ciekawe, kiedy był checkpoint, bo nie zwróciłem specjalnie uwagi. Zobaczmy, zobaczmy. W momencie, kiedy... No nie, 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 nie. Teraz całą trasę będzie można przechodzić. A przynajmniej już wiem, że trójką się rzuca eksplozywy. Explosives. Nie chcemy Raygana. Albo w sumie na chwilkę mogę chcieć, bo i tak nie mam nic innego. Zobaczcie, nie wiem, co mi spadło. A, worek mi się tu nie wrócił. Zajebiście, od razu podają. Coś jeszcze tu wybiegnie? Chyba nie. Moglibyśmy RPG użyć, ale chyba nie chcemy. Dobra. Dobra. Bardzo łatwo i szybko. Czyli sprząta w ten sposób. Skrzynia z amunicją. Wrócimy chwilkę do niej. Zrób reloada, proszę. W ogóle chyba jest zbugowana amunicja, nie? Czy mi się wydaje? To tak jakoś dziwnie wyglądało. Wybuchło, zanim jeszcze do niego doszło. Teraz go zabiło? Zabiło chyba, nie? Nie. Zabrało mu tą tarczę, czy... Okej. Dobra, nie wiem, co mu się stało koniec końców, ale wiem, że zaraz przyjdzie tutaj jeszcze jeden, tylko... O, już jest tu nawet.
Dobra. Zajebiście. Jeszcze ktoś coś? Przeładujmy. Railgun jest zajebisty, jak widzę. Nie wiem, wszystko można zrobić. Zamieniamy pistolecik, zamieniamy pistolecik. Dzień dobry. Chyba sobie kurwa jaja robicie. Battle Lord, szkoda się nazywa. No w sumie dobrze, tam nie było żadnego bossa. Amo, 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 to jest amo, dajcie amo. Nie, 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 nie. Koleś mi kopnął samochód w mordę w momencie, kiedy ja wystrzeliłem w niego torpedę. Więc podejrzewam, że dostałem zarówno od wybuchu, jak i od... Aha, ja tu miałem, a ja tam daleko pobiegłem za samochód. Dobra. Teraz go rozwalimy. Chowaj się, dobrze. Niech ci się odrodzi życie. Niech ci się odrodzi życie. On stąd mnie nawet nie zgadnie, nie? To jest najfajniejsze. Tylko muszę się przedostać tędy, po amo, i wracać. Jak już jestem tutaj, to czekam, aż mi się odrodzi. Dobra, idziemy w naszą stronę. Teraz muszę się udać tutaj, znaleźć sobie inną osłonę. Dobra, kończ. Musisz podejść po amunicję. No fuck. No dobra, teoretycznie mogę się chować tam za tym pierwszym autem do momentu, kiedy on zaczyna przejść do przodu. Tu szybko zamień. Tam mamy. Aha, on sobie wrzucił tą giwerę. Ja myślę, że to jest fragment jakiegoś statku. No nic, dobra. Stąd to będziemy na tym przejść na początku. Mam nadzieję, że to moje pachołki przynajmniej zabiją kolesiowi tych jego pomagierów, nie? O, właśnie tych, żeby oni mnie przypadkiem nie napieprzali, bo wtedy oczywiście zginę od razu praktycznie. Dobra, jest spoko. Niestety zaraz mu się włączy tryb. Wbijania mnie. W tym momencie muszę szybko podbiec tutaj, zabrać am... Nie! Szybko. Biegnij. Gdzie jest amunicja? Szybko tam. Amunicja. To mu nic nie robi. Muszę jednak podbiec w tą mańkę, zebrać ammo. To już jest mój ostatni. Padł? No nie mówcie mi, że padł. Biegnij do niego, kurwa mać. Więc zaraz znowu coś się stanie. Climb. Udało się. Coś mu mówiłem. Teraz pewnie go będę po jajach bił, tak? Nie. Wow, fuck, shit. Dlaczego mu się życie uzupełniło?
Ktoś mi jest to jakoś racjonalnie w stanie wyjaśnić? Na przykład sobie nie wyobrażam, dlaczego moglibyście mi coś takiego zrobić. Podbiegnij do niego, podbiegnij. Klein. Jeszcze raz robimy to samo. Bingo, oko drugie, dobra. Teraz drugie oko stracił, tak? Mogę go pobić po jajach, okej. Okay. Wytrzepać dywan, już robiliśmy wcześniej. Okej, okay, dobra. Nie było najgorzej. Za trzecim razem go dopiero pokonaliśmy, ale... A podejrzewam, że mogło być znacznie gorzej. Dostaliśmy tym samym achievement i odblokowaliśmy bustonową grającą w Assassin's Creed 2. Przejmijmy nasz pistolet zamiast RPG. Mamy amunicję. Koleś czeka tutaj. Co chcesz? Dobra, ty się zamknij, bo już widzę, że mam coś tutaj ciekawego. Dobra. Ciekawe, w jakim filmie to widzieliśmy, nie? Dobra, ty mi pewnie otworzysz drzwi, co? Dobra, fajnie, że nie muszę ich nawet słuchać. Oni takie głupoty pierdolą. Koniec chapteru, tak? Tak, koniec chapteru. Wow! Czyli boss, którego się spodziewałem troszkę wcześniej, okazał się, że będzie troszkę później, ale to nic, bo był koniec końców. Także dzięki wam bardzo za uwagę, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!